otrzyma specjalny hak, którym ma ułożyć wieżę z drewnianych klocków. Czas na wykonanie zadania to 4 minuty. Nie musicie oczywiście wykonywać wszystkich zadań, ale wasze szanse na zwycięstwo będą mniejsze. W turnieju zwycięży koło, które zdobędzie najwięcej punktów. Koła walczą o złote pytanie. Dawaj, 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 dawaj! Gospodarz Wiejski w Różańsku to nie tylko wesoła rywalizacja. Przygotowaliśmy dla Państwa masę atrakcji towarzyszących. Na terenie znajdziecie Państwo prezentację jego dzieła, na przykład pełni z wikliny, wyroby Shido. Konkurencji Frykas na Nadleśnictwo Różańsko, które będziemy dzisiaj walczyć. Nagrodami w turnieju są okolicznościowe puchary oraz praktyczny sprzęt, jaki będzie długo służyć kołom gospodarstw wiejskich przy okazji. Ten piękny pokaz przygotowany przez Teatr Ognia Agnieszkowi. Czegoś takiego w Różańsku jeszcze nie było. Ja też, proszę Państwa, nie byłem, już mi się podoba, jest cudowny. Chyba będę tu przyjeżdżał co drugą niedzielę. Nie i pan sędzia daje sygnał i lecimy. Jeszcze z tego poprawki, wiązanie butów, proszę Państwa, czegoś takiego nie ma. Kobita wiąże buty facetowi. Coś pięknego. Brawo dla tej pani. To jest chyba menadżer, który żyje z tego, co widzę. Mamy kciuki. Cztery minuty. Proszę uprzejmie. Dokumentacja wszędzie musi być. Ostatnie ustalenia praktyczne. Może jakiś okrzyk hasło, jakieś takie coś tam. Gosia! Gosia! To wszystko wygląda. Jak sobie radzicie? Tutaj widzę trzy kobitki w parze, w spodniach na trzy pary poradzicie. W konkurencji udział biorą trzy osoby. Każdy z osób posuje specjalne zadanie. Wykonanie. Za każde zadanie sędzia przyznaje pełną. Jeżeli zadanie wam nie. Im więcej nowych słów ułożycie z tego fajnego, tym więcej z tego. Trzecia osoba. Super, już, już, już. Plus, to drużyna uzyskuje dodatkowy punkt do zdobycia maksymalnie 3 punkty. To jest taniec brzucha. Jeden, wielkie brawo. Jak pani ma na imię, pani Krystyno? Pani Małgosiu, takiego tańca ja w życiu jeszcze nie widziałem. Coś pięknego, gratuluję. Kolejne. Koło Gospodyń Wiejskich w Tetyniu zakończyło swoją konkurencję. Teraz koło Gospodyń Wiejskich w Przywodzie. Losujemy. Tak, maszyna losująca ruszyła i teraz skacz przez 30 sekund na niewidzialnej skakance.
Tak, trzeba ściągnąć balast. Aha, czyli jesteśmy w Rosji Pance, czyli konkurs polega na ułożeniu. Co symbolizuje ta filiżanka? Kawa. Aha, z waszym herbem miasta. Rozum. Jeszcze dwa. No, co ja nas jak mówię, koniowa. No, trzy razy. Nie, 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 używając słów, aby twoja drużyna odgadła następujące hasło. No, kobietka złapała się za pierwszą.